Lustereczko, powiedz przecie, co zrobić, żeby być najpiękniejszą na świecie? To pytanie pewnie zadaje sobie większość gwiazd, zwłaszcza kiedy zbliża się jakieś ważne wydarzenie, podczas którego będą musiały pozować na czerwonym dywanie. Ile z tego, co później widzimy na tych zdjęciach, jest dziełem natury, a ile powstało w gabinetach medycyny estetycznej i ile to wszystko kosztuje, zaraz Wam o tym opowiem. Ewa Wąsikowska-Tomczyńska, witam i zapraszam. Włosy. Niektórzy uważają, że to największa ozdoba kobiety. Co robią gwiazdy, że mają ich całą moc? Czy to taka natura? Niekoniecznie i nie w każdym przypadku. Gwiazdy regularnie doczepiają sobie włosy. Tak robi Natalia Siwiec, tak robi Doda, tak robi Maja Bohosiewicz. Cena takiego zabiegu wynosi od 1500 do 5000 zł i trzeba go powtarzać od 3 do 4 miesięcy. Kolejną rzeczą, którą uwielbiają gwiazdy, są sztuczne rzęsy. Zresztą kto ich dzisiaj nie ma? Doczepiają je sobie Ewa Chodakowska, Aneta Zając, oczywiście Natalia Siwiec. Sztucznego futra nie założą, ale rzęsy wykonane z futra norek już tak. Cena jednego zabiegu to około 250 zł i wykonuje się go raz na miesiąc. Nieco wyżej są brwi. A brwi to obecnie sprawa niemal wagi państwowej. Tak powiedziała mi przynajmniej jedna charakteryzatorka, która maluje gwiazdy do występów w telewizji. Powiedziała, że ogromnie zwracają na tą uwagę, a wiele z nich robi sobie tak zwany makijaż permanentny, czyli rodzaj tatuażu, który utrzymuje się przez kilkanaście miesięcy. Cena takiego zabiegu to 800 zł i trzeba go powtarzać co rok. Gwiazdy, które często występują przed obiektywem kamery, bardzo boją się zmarszczek i różnego rodzaju brust. I tutaj przychodzą im z pomocą nici. Złote albo wykonane ze specjalnego kwasu. Co one robią? Można powiedzieć, że napinają skórę od środka. Tu się przyczepia, tu naciąga i znowu możemy być gładkie. Na taki zabieg zdecydowała się Katarzyna Figura. Dała sobie wszczepić 6 nici wykonanych ze złota. Każda o wartości 1000 zł. Jednak kiedy aktorka dowiedziała się o ich szkodliwości i różnych powikłaniach, które mogą po nich wystąpić, od razu kazała je sobie wyjąć. Kolejną drażliwą sprawą są usta. Trzeba przyznać, że moda na karpika cały czas trwa. Zabieg powiększenia ust trwa od kilku do kilkunastu minut i polega na ostrzyknięciu ust specjalną substancją. Kosztuje to około 800 zł i trzeba powtarzać mniej więcej co kilka miesięcy. Takim zabiegom regularnie poddaje się oczywiście Natalia Siwiec, Doda, Edyta Górniak, Małgorzata Rozenek, długo by wymieniać i oczywiście siostry Godlewskie. Pewnie zauważyliście, że gwiazdy mają piękne, gładkie ciała, bez odrobiny celulitu. Jak to robią? Z pomocą przychodzi im zabieg o nazwie endermologia. Najpierw zakłada się taki biały, obcisły kombinezon, a następnie specjalna maszyna zasysa fragmenty skóry, usuwając w ten sposób celulit. Cena jednego takiego zabiegu to 220 zł, ale żeby przyniosły one jakieś efekty, trzeba zrobić ich aż 10. Takim zabiegom poddaje się regularnie na przykład Iza Miko. I na koniec hit. Sami powiedzcie, ile razy nie chciało Wam się iść na trening. Robiliście wszystko, żeby znaleźć jakąś wymówkę i się nie namęczyć. Gwiazdy też są ludźmi, ale wyrzeźbione ciała muszą mieć. I tutaj z pomocą przychodzi im trening EMS. Co to jest takiego? Elektrostymulacja mięśni. Oznacza to, że podłącza się takiego człowieka do prądu, i ten prąd poraża grupy mięśni, które w ten sposób ćwiczą. A taki delikwent stoi sobie i nic nie robi. Takiemu zabiegowi regularnie poddaje się Joanna Brodzik i muzyk z zespołu Lady Punk Jan Borusewicz. To tylko część trików, jakie stosują gwiazdy, żeby świetnie wyglądać. Jeżeli teraz więc przeczytacie w jakimś wywiadzie, że to wszystko są geny, już wiecie, co o tym myśleć. Tymczasem na dziś to wszystko. Tutaj zobaczycie mój filmik z poprzedniego tygodnia. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i o łapce w górze. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!